Nie wiem, czy mam ten temat poruszać, czy nie mam nie poruszać, ale ja uważam, że teraz trzeba te wszystkie brudy po prostu wyprać. Wyprać! Panie Osadowski, mam pytanie do pana, panie Osadowski, panie Marcinie. Czy to prawdą jest, jak pan wjechał na areszt, bo nas wieziono w trzy osoby, każdy w innej suce więziennej, że jak pana wprowadzono na magazyn, żeby pan zdał swoje rzeczy, a pobrał więzienne, to pan beciał jak małe dziecko. Jak małe dziecko, zachowywał się jak małe dziecko. Wiesz skąd to wiem? Bo na magazynie był w tym czasie człowiek, który pobierał rzeczy i do mojej celi trafił. I mnie zapytał, czy to jest prawda, że taki mały, gruby, to jest tej samej z trójki, co jesteś ty. Powiedziałem tak. To jaki to jest kamrat, kiedy beczał jak małe dziecko? Jak on się zachowuje? A, dzisiaj jesteś bohaterem. Czy tak udajesz bohatera? Drugie pytanie, panie Osadowski. Czy pamiętasz to, kiedy nas dowieziono z aresztu do więzienia? Staliśmy w kratkach, w takiej klatce okratowanej, bo nas wprowadzono po kolei do sądu. Kiedy Wojtek, oczywiście cieszyliśmy się wszyscy, że jesteśmy wprowadzeni do sądu, że może za kaucją wyjdziemy. No i wyszliśmy. Ale ja mam inne pytanie. Pamiętasz to? Kiedy Wojtek podszedł do mnie i do ciebie, wziął nas w ramiona i z uśmiechem zapytał, no to powiedz teraz, Marcin, ile przetuliłeś tych pieniędzy? A ty powiedziałeś w tym czasie, zmieszany, spojrzałeś na mnie, na Wojtka i powiedziałeś 80 tysięcy. Tak, kochani rodacy, niektórzy ludzie idą do więzienia po to, żeby na nich robiono składki. Za to, kochani rodacy, ja wyszedłem z więzienia, ja nie wiedziałem, o co chodzi na początku. Bo ich adwokat był inny i im donosił, bo był w kontakcie ze Szczelmistrzem. A mój adwokat nie był w kontakcie w tej chwili z ich adwokatem, bo nie znał. Potem dopiero go poznał, kiedy poprosił ich adwokat, żeby reprezentował mój adwokat Marcina i Wojtka już w ostatniej rozprawie, bo nie mógł przyjechać. I to im właśnie ich adwokat donosił informacje z zewnątrz do więzienia, ile, jakie składki poleciały. Za to, kochani, pani jedna, która przedzwoniła do mnie, zapytała się, czy dostałem 12 tysięcy złotych, bo ona płaciła osobiście na konto kamrackie do pana Szczelmistrza. Do pana Szczelmistrza, bo ja nie wiem, jakie to konto było. Na adwokata dla mnie. I okazuje się, że tych pieniędzy do dzisiaj nie otrzymałem. Ale też były inne składki pieniędzy na mnie. I ja tych pieniędzy nie otrzymałem ani grosza. A jak wyszedłem, proszę zapytać się na Bila, który przyjechał na drugi dzień do mnie. Nie miałem na chleb, nie miałem na nic. To Nabil zakupy zrobił mi, żebyśmy wspólnie mogli spędzić, bo w sobotę właśnie, bo piątek nas wypuścili, a w sobotę był właśnie marsz we Wrocławiu. I tak jest to właśnie, jak kamrat jebie w dupę kamrata. Panie Osadowski, ty jesteś tym odzwierciedleniem najgorszego zła w tym ruchu. Nauczyłeś się przy panu Korwinie Mikke, jak okradać i oszukiwać naród i wykorzystałeś ruch kamracki do tych swoich rzeczy. Jeszcze chciałem powiedzieć, żebyście kamraci potem do mnie pretensje nie mieli. W związku z tym, że byłem zmuszony działaniem pana Osadowskiego, oddałem sprawę
w ręce mojego adwokata, a ten oddał do prokuratury. No i niestety będą konsekwencje karne, bo mam na tyle dowodów, że pożyczał pan Osadowski, nie oddał sprzętu, a oddał także zniszczony, że pan Osadowski no, po prostu no, będzie próbował dzięki właśnie telewizji po prostu was manić. Kochani rodacy, kiedy nie miałbym racji, kiedybym skłamał, to prokuratura zrobiłaby mi sprawę karną za składanie fałszywych zeznań. To musicie o tym wiedzieć. Zapytacie się mnie, a dlaczego dokładnie dwa dni temu ten temat ruszyłem, jak tego tematu nie chciałem ruszać teraz. Ruszyłem ten temat tylko dlatego, że wyście po filmie naszego wspaniałego kamrata w WKR-u Michała, zaatakowali Michała, ja go zacząłem bronić, to w tym momencie wrzeszcie się wszyscy, siedliście jak te muchy, jak ten rój much na mnie. To wam odpowiedziałem, to wy nie atakujcie mnie, tylko atakujcie Osadowskiego, który was okłamuje, a także mnie okłamuje. I wam powiedziałem całą prawdę o Osadowskim. Zapytajcie się, ile on kiedykolwiek przepracował dni tak zwanej ciężkiej pracy gdzieśkolwiek, w przemyśle, czy w rolnictwie, czy gdziekolwiek. Bo moje życie to jest ciągła odręka i praca dla moich dzieci, rodziny, ale jednocześnie praca dla ojczyzny, a czas i pieniążki dla dzieci niepełnosprawnych, dla rolników, dla górników, dla wszystkie miasteczka rolnicze, pamiętacie 2015 rok, no to naprawdę robiłem wszystko, żeby Polskę zmienić. No bo okazuje się, że nawet taki człowiek jak Kukiz, który się okazał szmatą, mnie oszukał. Wobec tego pytam się, musimy się wszyscy zjednoczyć, żeby tą obecną harańczę, która jest w Sejmie, w Senacie, w samorządach, już nie będę domyślał się, o kim myślę, pogonić, ale żeby to zrobić, to musimy oczyścić własne szeregi. Szeregi, którzy manipulują i okłamują nas wszystkich. Kochani rodacy, to tyle, ale Gienku, w związku z tym, że na mój profil, jednocześnie na Messengera wpłynęło dużo zapytań, które prosili, bo wczoraj żeś powiedział, że ja będę miał wywiad, znaczy ty będziesz miał wywiad ze mną. Tak, tak, tak. Do dyspozycji jestem. Jest 13:14, tak. Możemy spokojnie do 14:00, o ile nam pani doktor pozwoli. Pani doktor, możemy? Tak. Możemy do 14:00 spokojnie ciągnąć, jest telefon, proszę bardzo. Jestem zobowiązany zapytać się ciebie w imieniu ludzi, patriotów, kamratów. I muszę te pytanie ci zadać. Proszę bardzo, jestem gotowy. Może to będzie pytanie gorzkie. Nie wiem, ale muszę te pytanie zadać w imieniu kamratów, którzy słyszeli, że będę ci z tobą rozmawiał, żebym te pytanie ci zadał. Czy to jest prawdą, że ty współpracujesz z Omrikiem? Nie, to jest nieprawda. Nigdy nie współpracowałem z Omrikiem. Raz jedyny miałem styczność z tym człowiekiem na drugim marszu. To jest jedyny raz, kiedy no w ogóle no, widziałem to przy świadkach było. Też nawet było sfilmowane na żywo. Kiedy Omzik, tam Dulkowski był i on filmował i on alarmował policję, że są jakieś znaki że są jakieś znaki faszystowskie, nazistowskie, łamiące prawo. To ja wtedy podszedłem do niego, zadałem pytanie, czy mógłby pan mnie pierwszego poinformować. Jeżeli pan ma jakieś zarzuty, to proszę bardzo, może pan podejść, ja jestem organizatorem. Pokazałem mu ten emblemat, że jestem organizatorem i że może pan zarzucać najpierw mi. Taka jest kolejność. A tak. Wtedy ja będę mógł te wszystkie jakieś rzeczy usunąć, czy zakryć, czy upomnieć za nazistowskie znaki osobę obecną na moim zgromadzeniu, bo formalnie byłem przewodniczącym zgromadzenia. Tak, wiem. Otóż on wymigał się, tak zrobię jakąś głupią minę i
miałem raz sygnał, dzwonili z urzędu miasta, że są jakieś znaki, ale nie potrafili powiedzieć jakie. Także to, i to był jedyny moment, kiedy w ogóle można powiedzieć, że byłem w bezpośredniej rozmowie z Dulkowskim. Nigdy nie rozmawiałem, ani żadnego maila, ani SMS-a nie wymieniałem ani z Dulkowskim, ani z tym drugim Gawłem. W sprawie przeciwko Mzlikowi jestem świadkiem, żeby było jasne, ja jestem świadkiem, ponieważ sprawę przeciwko Mzlikowi ma Bartłomiej Kurzeja i ja właśnie, jest sprawa, bo poczuliśmy się oburzeni, oskarżeni przez Omzlik, że napluł na nas, bo nazwał drugi marsz Dmowski na Zamek marszem nazistowskim, nazistów od Putina, coś takiego. To jest bardzo duża obraza i to jest oskarżenie nas o współpracę z państwem, które jest w nieprzyjaznych stosunkach, z którym nasze państwo jest w nieprzyjaznych stosunkach. To jest bardzo poważne oskarżenie. Ktoś może stracić pracę, ktoś może na przykład już nie mieć podpisanego kontraktu, bo krążą o kimś w internecie takie oskarżenia. I pan Zomzlika tak napluł na nasz, bardzo podkreślam, wspólny, kamracki marsz, którego formalnie byłem organizatorem, za który, jeżeli jest odpowiedzialny osobiście, więc absolutnie tutaj nie miałem żadnej styczności z Omzlikiem. I raz widziałem z daleka też Dulkowskiego, który był na marszu tym słynnym w styczniu w tym roku. Był marsz, kiedy ogłosiliśmy korytarze humanitarne i ostrzegliśmy, że strona rosyjska jest tak samo uwikłana w moskiewskie działania przeciwko narodom słowiańskim. I z dr Sokołowską byłem wtedy wtedy też był Dulko, dostał ode mnie, nie wiem, 20 metrów czy 30, najbliżej chyba podszedł bodajże gdzieś tam na plac Zamkowy. To tylko tyle, także nie miałem styczności. Natomiast pragnę przypomnieć, że jest ten moment, gdzie Dulkowski, powołując się na swoje kontakty ze służbami, określił liczbę kamratów między 40 tysięcy a 60 tysięcy, i podobnie określił ilość kamratów, sympatyków Wojciecha Olszańskiego na do 100 tysięcy. Rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko ABW, nie chcę przekręcić nazwiska i nie chcę, wydaje mi się, to był rzecznik ABW, syn albo bratanek profesora Żaryna, pan Żaryn, też określił ilość kamratów na do 100 tysięcy. I tutaj ktoś postawił zarzut, bo ja tam dokonałem tego oszacowania, ilu jest kamratu, no to mówię, że między 40 a 60. I tutaj, kiedy Wojciech mnie zaalarmował o tym, że jak się domyślam, ludzie z prokuratury położyli łapę, bo to oni mają prawo zablokować konta. Więc dosyć szybko oszacowałem ilość sympatyków ruchu kamrackiego, przede wszystkim sympatyków Olszańskiego, na co najmniej 40 tysięcy. I tutaj, jak nieznani sprawcy na forach internetowych zaczęli mnie oskarżać, że ja sobie to wziąłem od Omzlika. Nie, właśnie wziąłem od ABW. I to jest szacunek ten taki mniejszy, bo między 40 a 60, tak napisał Omzlik, a do 100 tysięcy kamratów oszacował ilość kamratów, podał przynajmniej. Jak oni szacują tego, nie wiem, ale do 100 tysięcy jest szacowana ilość sympatyków Olszańskiego. Tak. I tutaj był zarzut, no bo cały czas powtarzam, wtedy, kiedy dowiedziałem się od Osadowskiego, a potem od Olszańskiego, że kasa kamracka została okradziona, wtedy dosyć szybko oszacowałem, że jest to około 4 milionów, jak nie więcej. Zresztą w rozmowie 4 maja Wojciech potwierdził tą kwotę, mówiąc, że to jest więcej, że moje szacunki są bardzo bliskie prawdy. Więc, tutaj jest taka rzecz, że anonimowi ludzie zaczęli mnie oskarżać, że ja współpracuję z Omzlikiem. Jest to nieprawda, jest zamach na mienie nasze, bo my jesteśmy kamratami wszyscy. Tak. Przekazaliśmy duże pieniądze Wojciechowi i ludziom przez niego wskazanym, nie tylko Osadowskiemu. Przekazaliśmy te pieniądze i one poszły na NPTV i na różne inne cele, między innymi na nieruchomość w Międzyzdrojach
I żeby było jasne, jest ta sprawa gdzieś tam zawieszona. Czy to jest prawda o tej nieruchomości? Potwierdził to Ludwik Wasiak, wtedy jeszcze, kiedy byłem niezdegradowanym wiceprezesem Stronnictwa Narodowego, wtedy Ludwik Wasiak tak potwierdził, że taka nieruchomość w Międzyzdrojach jest kupiona. I bardzo dobrze, to byłoby znaczyło. Jak to mamy sprawdzić? No wiesz, ja z racji, że do stycznia Ludwik Wasiak ma się wytłumaczyć z pewnych ruchów, które ugodziły mnie osobiście, więc ja jestem w tej chwili w zawieszonych relacjach z Ludwikiem Wasiakiem. Ale tak, proszę opinać Ludwika Wasiaka, on jest cały czas prezesem Stronnictwa Narodowego. On tutaj mi powiedział, no właśnie, bo tu się nakłada pewna rzecz, moje rozliczenie z Olszańskim i Osadowskim, ale również rozliczenie nasze, wszystkich z Ludwikiem Wasiakiem. Ludwik Wasiak stwierdził, że on ma nowych ludzi, wspaniałych, życzliwych, mądrych, bogatych, którzy będą działali ze Stronnictwem Narodowym i je rozwiną. No nic lepszego dla narodowca, to piękna wiadomość. Natomiast ci ludzie bardzo nie lubią Sendeckiego i sobie zażyczyli, żeby mnie zdegradować do zwykłego członka. Ja się z pokorą na to zgodziłem, więc trudno. Natomiast gdzie są ci ludzie? Gdzie są ci ludzie? Bo nie ma ich ani na listach ale Gienku, kraju, ani nie idźmy w kierunku tej Stronnictwa Narodowego. Idźmy w kierunku cały czas, jak się prosiłem szybciej, w kierunku ruchu kamradzkiego, bo to jest najważniejsze. No tak, ale to się łączy, bo na przykład, poczekaj, bo właśnie człowiek z Polskiej Narodowej Rady Kamradzkiej przeszedł do Stronnictwa Narodowego i właśnie on tutaj przy Ludwiku Wasiaku działa. Ja nie wiem dokładnie, jak Ludwik Wasiak pozyskał informację potwierdzającą o nieruchomości w Międzyzdrojach. Kiedyś mam nadzieję, że w styczniu mi o tym powie, bo się w styczniu mówiliśmy, że 12 stycznia Ludwik Wasiak wyjaśni wszystkie sprawy, także mamy jeszcze 4 miesiące, czy nawet 5. Natomiast no to dotyczy się, słuchaj, zwróć uwagę, Polska Narodowa Rada Kamradzka zaatakowała Polskie Drużyny Strzeleckie i Stronnictwo Narodowe, bardzo brzydko nazwała te dwie organizacje, nie okazała szacunku, a przecież my, osobiście to zrobiłem, na drugim Grunwaldzie deklarowałem w imieniu Stronnictwa Narodowego współpracę z kamratami, z Wojciechem, z całą Polską Narodową Radą Kamradzką. I teraz okazuje się, że ta deklaracja padła z naszych ust w sierpniu, na przełomie sierpnia-września 2022, a w marcu, czyli liczmy wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. W styczniu był to ten bardzo ważny wiec, kiedy zainicjowaliśmy korytarze humanitarne, to jest już 5-6 luty, pod koniec marca. Po 7 miesiącach jest dziwny. Kapturowe wydarzenie. Nieznani sprawcy zawierają kilka akapitów. W nieznanym głosowaniu nie wiadomo, kto jak głosował. Mam tylko jedną informację, że pewna kamratka z Warszawy wstrzymała się od głosu. Ja nie znam trybu głosowania. Nie wiem, kto był wnioskodawcą. Pada oszczercze określenie, że Sendecki nigdy nie był kamratem, że moja postawa jest haniebna. Potem Olszański 4 maja rozmawia ze mną jak z człowiekiem, a po godzinie mówi, że ja ochujałem i wpada w emocje. Znaczy ewidentnie gra, czy jest naciskany, czy jest manipulowany przez kogoś. Ja tę sprawę będę tłumaczył i nigdy jej nie odpuszczę, bo to jest jednym z elementów, który wyjaśnia, że zarówno Marcin, którego tak potępiasz, jak i Wojciech, którego tutaj no, nie potępiasz, no, moim zdaniem, według mojej najlepszej wiedzy, mamy do czynienia z osobami trzecimi, którzy tą sprawą manipulują. Myślę, że te osoby odpowiadają za śmierć Edwina, za śmierć z Pancernych Poznań Edwina, szefa, za śmierć doktora Wojciechowskiego z Bydgoszczy. Myślę też, że jest to związane również z zabójstwem pana Hałata i dziwnymi manipulacjami w ogóle przy ruchu wolnościowym. Ja przypomnę, że kamraci są częścią większej całości. I co powiedział w Poznaniu Winnicki, że jest tak urządzone, przecież to wiadomo, że nie Winnicki to zrobił, tylko Winnicki miał informację, że jest tak urządzone, że poza Platformą, poza PiS-em i Konfederacją wszystko będzie wykoszone. No i co mamy? Mamy Komitet Wyborczy Rodaków Kamratów, który nie wystawił ani do Sejmu, ani do Senatu. Mamy Związek Słowiański, bo który miał... został rozegrany. Ale nie tylko. Mamy też Związek Słowiański, który miał niezwykle fajnego kandydata Stanisława Tymińskiego. Patrzyłem dzisiaj w nocy, Stanisław Tymiński nie został zarejestrowany do Senatu w Bytomiu. Mariusz Świder, no człowiek, no proszę Państwa, no ja może, dobra, trudno, Sendecki jest kontrowersyjny, ale Mariusz Świder, człowiek, który tyle razy był na Grunwaldzie, Mariusz Świder, który z nikim się nie kłóci, postać niekontrowersyjna, nie jest zarejestrowany w okręgu Konin koło Turek. W Krakowie ani w Warszawie nie zarejestrował się dr Nabil Al-Malazi, prawda?
akcja przeciwko doktor Sokołowskiej, która nie zarejestrowała się w Warszawie. Dlaczego? Kto nam podciął skrzydła? Przecież nie Winnicki i nie Osadowski. Znaczy oni też, ale to jest cała grupa. I dlatego ja będę prosił panią Hannę Bananę o kontakt. Ja będę prosił pana Strzelmistrza o kontakt. Ja będę prosił pana Biczyka, który nie wiadomo... Pan Biczyk wie, że ja nie przekazałem laptopa, zresztą słabej jakości, ale sprawnego Osadowskiemu ja przekazałem. A oni sobie rechocą wesoło i pan Biczyk, który nie był przy przekazaniu, wie, w cudzysłowie, że ja nie przekazałem laptopa. Była taka sytuacja, że Marcin potrzebował laptopa. To właśnie było bodajże gdzieś tak na przełomie października i listopada 2022. No, jaki interes ma Sendecki, który no, jest właścicielem kilku laptopów naprawdę dobrej jakości, w nieprzekazaniu biczykowego laptopa Osadowskiemu? Dlaczego kłamstwo to jest puszczane 8 miesięcy później, prawda? Jednak powiem dwa słowa jeszcze, tutaj ci wejdę. Znam twoją hojność, bo w przypadku, kiedy mi było bardzo ciężko, kiedy miałem iść do więzienia, bo nie miałem za co zapłacić w tej chwili grzywny, przeliczając po 30 zł za wywiad z panem, też człowiekiem służb, panem Kękusiem, rozumiesz, to wyłożyłeś kasę i zapłaciłeś za mnie. I za to ci publicznie bardzo, bardzo dziękuję. A ja powtórzę podziękowania, które wtedy w roku 2017, to był 17 rok, chyba Wielka Środa, nie jestem pewien, czy dobrze mówię, wtedy, kiedy przyjechaliśmy z Warszawy i wręczyliśmy cię i uhonorowaliśmy cię. W dniu, kiedy miałeś proces, kiedy przegrałeś ten proces, to my, przypomnę, Grupa Narodowców Warszawskich. Byliście ze mną. Byliśmy z tobą i w nagrodę, nie tylko, że powiedzieliśmy, nie martw się, ale powiedzieliśmy publicznie, że Piotr Rybak ma rację, to co robi jest słuszne. Pochwaliliśmy go i wręczyliśmy mu statuetkę Romana Dmowskiego. Tak, jest to prawdą. Tak było. I żeby było jasne, żebyś wiedział, Piotrze, o jednej rzeczy. Ja uważam ten moment za jeden z ważniejszych w moim życiu, bo dziękuję. W chwili zwątpienia, w chwili, kiedy obrywamy od systemu, nie tam, że Sendecki. Akurat tobie wręczał tą statuetkę człowiek, który potem się okazał, no tym, kim się okazał, a filmował to bodajże Rępalski, który też wiadomo, kim jest. Nie, to filmował w tej chwili Radzio. Przepraszam. Który też akurat popełnił liczne błędy później. Natomiast, żeby było jasne, wtedy udało się, że w Warszawie powstała struktura, nie jeden Sendecki, struktura ludzi, która dobrze pracowała, i wtedy, kiedy trzeba było wesprzeć we Wrocławiu bitego narodowca, bitego człowieka poniżonego, człowieka, który został ukarany, a my przyjechaliśmy i publicznie przy policji, przy różnych ludziach powiedzieliśmy, tak, ten człowiek jest prawy, proszę bardzo, oto nagroda. Statuetka Romana Dmowskiego niech stoi na jego biurku, bo to jest bohater narodowy. Bohater narodowy dla bohatera narodowego Piotra Rybaka. I to było bardzo ważne. Wzywam wszystkich do takiego honorowania się, wszędzie tam, gdzie jesteśmy niszczeni przez system. No i tutaj naprawdę wraca ten moment, naprawdę tutaj można mówić o złej matce czy o złym ojczymie, ale jest ta wredna teściowa, jest ta perfidna struktura, która nam towarzyszy, która wchodzi do tych rad kamradzkich, do naszych stowarzyszeń i ona nas nęka. Chciałbym ci powiedzieć zdanie. Pamiętam to wszystko, jak dokładnie, aby to było teraz i tej chwili. Te całe wydarzenie, kiedy przez sądy tam zostałem obrażany, byłem poniżany przez tych wszystkich obywateli RP, przez tych wszystkich, no wiesz, antypolaków. I kiedy wyście wszyscy przyjechali i widziałem, jak się zachowywała policja. Policja dokładnie ściskała, znaczy chciałaby mi ścisnąć dłoń, ale widziałem, że nie mogą tego zrobić, ale jak mówili mi na ucho, gratuluję, panie Piotrze, takich nam ludzi trzeba. A potem, kiedy mi zdjęto obrączkę i zostałem zawieziony do więzienia, jak się wspaniale zachowywała służba więzienna. Kiedy ja tam byłem pokazywany dokładnie jak, przepraszam za słowo, jak małpa. Bo wszyscy w tej chwili klawisze chcieli poznać tego wielkiego człowieka, który się odważył postawić
i stanąć naprzeciwko tego systemu, strasznego systemu. I chciałem powiedzieć jeszcze do dzisiaj, mam kontakty z tymi ludźmi. Czy jeszcze wam powiem jedno, nie uwierzycie mi. Czy widzieliście kiedykolwiek, żeby klawisz przyszedł na lipo? Lipo to jest okno. Po 24, bo kończył pracę i się pytał, Piotrze, czy coś ci nie potrzeba? Bo jeżeli tak, to ci jutro przywieziemy. To robiła służba więzienna w Szczelinie. A ja dzisiaj naprawdę wielkie ukłony dla was, panowie. Panowie, służba więzienna, wielkie ukłony dla was ze Szczelina, ale także wielkie ukłony dla służby więziennej, aresztowej w Sieradzu. Dziękuję wam bardzo, że żeście byli ze mną i żeście delikatnie podpowiadali mi, że wyjdziesz, nie martw się, wyjdziesz. Powiadali to wszystko, co jest na zewnątrz, co się dzieje na zewnątrz, ale także dziękuję wam, kamraci. Kiedy przychodziliście pod mury więzienne, aresztowe i że się krzyczeli Piotr Rybak, Olszański, Osadowski. Tak, krzyczeliście i że się jechali całej Polski, żeby nas wspierać. I co się stało teraz? Dostała się tragedia.